Cześć, witajcie w Strefie Młodych. Dziś wraz z biskupem Arturem Ważnym będziemy rozmawiać o młodych w kościele. Przez wiele lat był ksiądz biskup duszpasterzem młodzieży. Jakie ma ksiądz biskup doświadczenie pracy z młodymi ludźmi? No, to zawsze jest przygoda. To moje doświadczenie wynikało z tego, że no tak, takie jest życie księdza, tak, że się spotyka z młodymi ludźmi. A potem przyszła taka sytuacja, że biskup poprosił mnie, abym w diecezji młodymi się opiekował. No i to było tyle dla mnie ciekawe, że to nie była jakaś taka praca za biurkiem, tylko miałem duszpasterstwo akademickie, byłem rektorem kościoła i wokół tego kościoła organizowana była cała praca z młodymi, więc no, to była taka mała parafia, ale złożona głównie z ludzi młodych. I rozmawiając z nimi, prowadząc te rekolekcje, jakie miał ksiądz biskup spostrzeżenia? Czego oni szukali w tym kościele? Czego szukali w tej wspólnocie? Myślę, że przede wszystkim zauważenia, zobaczenia, że jestem i to jest chyba takie najważniejsze. No a potem takiego wspólnego wędrowania i towarzyszenia. To jest chyba taki klucz, nie? Bo wielu młodych, każdy z nas, nie? Szuka swojej tożsamości, a młodzi przede wszystkim na początku życia. No i takie towarzyszenie w odkrywaniu tej tożsamości, kim jestem, a potem z tego wynika, co mam robić, powołania. Misja, więc to było takie kluczowe i zawsze chyba takie to jest u młodych. I czy zdaniem księdza biskupa oni odnajdują to teraz w kościele? Czy kościół daje im odpowiedź na te ich potrzeby, pragnienia, tego, czego szukają? Są takie miejsca, gdzie tak się dzieje, ale niestety jest tych miejsc, no nie chciałbym powiedzieć coraz mniej, ale niestety chyba tak, bo kościół ma za zadanie pomagać ludziom spotkać się z Panem Bogiem i pomagać się spotkać z ludźmi. A dzisiaj niestety z różnych względów no, tak nie jest, nie? Że raczej się Kościół kojarzy jako miejsce, gdzie Pana Boga trudno spotkać, a budowanie wspólnoty też jest tutaj, jak myślą młodzi, utrudnione z różnych względów. No tak, no dziś wielu młodych nie utożsamia się w końcu z Kościołem. Wypisują się z lekcji religii, odchodzą zaraz po bierzmowaniu albo w ogóle do niego nie przystępują. Jak w takim razie można im pomóc? No to jest takie, myślę, główne zadanie do wykonania, żeby próbować z nimi być, wyjść do nich. Nie siedzieć, nie czekać, bo taka jest natura Kościoła, że Kościół nie czeka, nie siedzi. Przynajmniej nie powinien. I być tam, gdzie młodzi są. I próbować im pokazać, że jestem zainteresowany waszym życiem, ale nie po to, żeby was wykorzystać, skrzywdzić, prowadzić błąd, ale żeby wam pokazać to, co dla mnie jest najważniejsze. Tak? Pokazać, że jest ktoś, kto ich zna, kocha, rozumie i kto ma pomysł na ich życie taki dający szczęście. Bo jest wielu takich, którzy mają pomysł na życie młodych ludzi, podpowiadają im te pomysły, ale one nie prowadzą do radości, do szczęścia. No i problem jest taki, że zanim się młodzi zorientują, że tak jest, to już przejdą pewną drogę i będą bardzo poranieni, skrzywdzeni. Problem taki jest też, że czasem w kościele się tak zdarza. No i to jest jakby podwójna wtedy trudność, nie? Bo trzeba razy pokonać te uprzedzenia, a potem pokazać, że jednak Kościół jest inną rzeczywistością. A co z takimi młodymi, którzy właśnie stracili to zaufanie do Kościoła czy do księży? W dobie tych dzisiejszych skandali, różnych kontrowersji, wielu młodych zadaje sobie takie pytanie, jak mam pójść spowiadać się do księdza, który jutro może okazać się, że jest nieautentyczny, nieprawdziwy, do którego po prostu nie mają zaufania. Jak młodzi mogą sobie z tym radzić? Jak mogą odzyskać to zaufanie do Kościoła, do księży? Tutaj widzę rolę praktycznie jedną innych młodych. Takich, którzy mają doświadczenie zdrowego Kościoła, zdrowej wspólnoty, doświadczenie Pana Boga w Kościele i tylko przez nich, myślę, można dotrzeć do tych innych młodych. Przez ich świadectwo, przez ich obecność w życiu koleżanek i kolegów i no, takie przyprowadzanie powoli, tak, oswajanie ze wspólnotą, no i doprowadzanie do tego, co jest najważniejsze, do Chrystusa w Kościele. A jaka jest ta główna rola tych młodych w Kościele? Właśnie to przyprowadzanie innych młodych, czy jeszcze może coś innego? Nie tylko, to jest jakby no, ewangelizacja, tak? Czyli ten taki element najbardziej wysuniętego Kościoła. Natomiast no, w samym Kościele jest mnóstwo spraw do zorganizowania, do zagospodarowania. Papież Franciszek często mówi, że młodzi są dziś Kościoła, teraz Kościoła.
że mogą być żywą wspólnotą już teraz i każdy może znaleźć swoje zaangażowanie na różne sposoby. A jednym z elementów jest ewangelizacja, wychodzenie po swoich rówieśników. Natomiast w Kościele jest miejsce na różnorodną obecność młodych, no, choćby właśnie w mediach, czy jeszcze wcześniej, no to chodzi o modlitwę, o prowadzenie innych młodych we wspólnocie przygotowującej do sakramentów, czy charytatywna działalność, pomaganie ludziom biednym, chorym, słabym. No jest bogactwo charyzmatów. A co my jako Kościół, co wspólnota może zrobić dla tych młodych, żeby pomóc im odnaleźć właśnie to swoje miejsce, to miejsce, gdzie mogą właśnie posługiwać, realizować się, gdzie mogą dać siebie Kościołowi? Nie mam jakiegoś szczególnego pomysłu na to. To, co jest w mojej głowie najważniejsze, to pokazać Pana Boga jako kogoś, kto czeka, kocha, przy kim można odpocząć i jakby siebie odnaleźć w takiej właściwej perspektywie. To jest adoracja, modlitwa. I drugie, rozkochać, pokazać moc Bożego Słowa, że ono zawsze jest świeże, zawsze jest dobrą nowiną i że będzie pokazywać właściwą drogę. Ale jak do nich dotrzeć, co im dać, to myślę, że warto też pytać innych młodych, tych, którzy są w Kościele. I to jest taki pomost, tak, do tych młodych, których jeszcze nie ma. A czy Kościół odpowiada na te potrzeby młodych, o których mówiliśmy na początku wywiadu? Co Kościół oferuje tym młodym? Czy znam biskup jakieś takie fajne inicjatywy dla młodych, które mógłby polecić? No oczywiście, wiadomo, że Strefa Młodych tutaj w Sosnowcu, która będzie w październiku, to jest jedna z inicjatyw, do której się tutaj przygotowujemy. Widzę młodych ludzi, którzy się pięknie w to angażują, więcej inicjują całą tę historię piękną. Ale mamy po drodze jeszcze wydarzenie w Kokotku, mieliśmy wcześniej Lednicę. Co chwilę są różnego rodzaju inicjatywy, bo to nie tylko chodzi o eventy, ale ja je tak nie postrzegam, tylko właśnie jako taki moment doświadczenia wspólnoty, doświadczenia Pana Boga, który potem, mam nadzieję, zaowocuje takim dalszym wędrowaniem i głębszym wchodzeniem we wspólnoty Kościoła. No a potem takie wspólnoty, grupy, gdzie można wzrastać, formować się i potem stawać się też takimi liderami, animatorami dla młodszej grupy młodych. No więc to są takie pomysły, które znam. Wiem, że w wielu miejscach są takie, chociaż to nie jest już takie częste, ale ufam, że to się zacznie zmieniać, tak? Że młodzi ludzie zobaczą na nowo Kościół i więcej, sami stając się Kościołem, będą taką nową twarzą Kościoła. No właśnie, no bo Strefa Młodych to nie jest tylko festiwal, ale także rekolekcje, spotkania z inspirującymi osobami, warsztaty dla młodych. Co zdaniem biskupa jest teraz najważniejsze w takiej pracy z młodymi? Pierwsze, myślę, nie tylko z młodymi, to jest ważny język. Owszem, mamy dobrą nowinę, mamy Ewangelię, wiemy, co mamy powiedzieć, ale problem z tym, jak to zrobić, tak? Dzisiaj trzeba dotrzeć do człowieka w takiej nowej formie, która jest mu przystępna i trzeba się uczyć tego języka młodych ludzi, żeby najpierw właśnie móc z nimi nawiązać kontakt, a potem, mając już ten kontakt, znając trochę ich język, można powiedzieć to, co mamy najważniejszego, opowiedzieć historię Jezusa Chrystusa, więcej opowiedzieć Jego samego, bo to jest naszym skarbem, Jego osoba, czyli doprowadzić do spotkania z Nim. A potem w tej relacji coś się zaczyna dziać, nie? Że sam Jezus zaczyna działać, znaczy już wcześniej uprzedzająco działa, ale młodzi odkrywają, że relacja z Nim zmienia ich serce, że tworzy ich na nowo, że odkrywa im nowe perspektywy. No i potem trzeba jakoś towarzyszyć, słuchać i młodych, i Ducha Świętego. A jakie cechy powinna mieć osoba, która towarzyszy takim młodym ludziom? No dużo biskup właśnie mówi o tym towarzyszeniu tym młodym. Jaki powinien być ten towarzysz młodych ludzi, żeby ich dobrze prowadzić? Ja myślę, że tak jak młodzi są różni, każdy jest inny, tak samo i ten towarzysz będzie różny, bo Pan Bóg tak nas stworzył, że nikt się nie powtarza i to jest niesamowite. I myślę, że każdy jest potrzebny i każdy w pewnym sensie może być towarzyszem. I takiego towarzysza sobie młody człowiek może wybrać. Czasem nie ma wyboru, tak? Ale no, ten towarzyszący wtedy musi jakby trochę dostosować się do profilu danego młodego człowieka. Ale takie jakieś podstawowe cechy, to taki towarzysz powinien być świadomy samego siebie i tego,
kim dla niego jest Jezus, że on ma być świadkiem przede wszystkim Jezusa Chrystusa, a drugie wiedzieć, jakie sam ma deficyty. Bo można w tym towarzyszeniu narzucać swoją wolę, swoje pomysły, przez to nie dostrzegać i nie dowartościowywać osobowości tego młodego człowieka, bo każdy właśnie ma swoją historię. Więc jak jestem świadomy moich deficytów, to nie będę ich używał, żeby kogoś skrzywdzić, tylko będę jakby strzegł tego, żeby jakby swoich pomysłów nie wprowadzać, tylko bardziej być posłusznym Duchowi Świętemu, żeby tego młodego człowieka jakoś tam wspierać i towarzyszyć mu w wędrowaniu wspólnym. Okej, dzięki. Na zakończenie jeszcze chciałabym, żeby biskup dał jakąś radę każdemu młodemu człowiekowi, który będzie słuchał tej rozmowy. Jakaś rada od biskupa. Moja rada. Ja przez wiele lat jeździłem na Światowe Dni Młodzieży. Może uda mi się jeszcze do Korei pojechać. I zawsze wywoziłem jakieś zdanie. Owszem, wiele innych doświadczeń, ale dla mnie takie bardzo inspirujące jest to, co usłyszałem w Kolonii od papieża Benedykta, że szczęście ma imię i oblicze, i papież potem dopowiedział Jezus Chrystus. Więc wielu młodych ludzi szuka szczęścia. I tak nie tylko młodych, no ale mówimy do młodych. I myślą o tym, że to szczęście można zdobyć tam w różnych sytuacjach, realizując różnego rodzaju cele. Tymczasem szczęście ma twarz i imię. I oczywiście w wymiarze ludzkim chodzi o imię, nie wiem, mamy, taty, przyjaciela, kolegi, narzeczonego. I to jest piękne, tak? Ale w ostateczności chodzi o twarz i imię kogoś, kto jest zawsze i kto zawsze kocha, kto zawsze patrzy z miłością i kto nigdy nie zostawi, nie opuści i nie zawiedzie. I chodzi o Jezusa Chrystusa, więc taka moja rada, żeby szukać Jego oblicza i często wypowiadać Jego imię. A resztę to resztą się On będzie zajmował. Dzięki. To był właśnie biskup Artur Ważny. Szczęść Boże, dziękuję.